Witam na kanale zawodowy zbieracz złomu. Tego cienkiego nie, ponieważ ulicę blokuje. Jeden z widzów mi napisał wczoraj: mógłby pan nagrać dzisiaj coś, czyli jutro coś, czyli dzisiaj. No i jest coś, czyli cieszyński objazd tego, czyli śmietników. Coś numer 92 pod tytuł Mówisz i masz. A teraz zobaczymy, czy ja coś mam, czy jest coś w tym śmietniku ze złomiku, oprócz parasola. Tutaj, jakieś dziwne. O, jest trochę złomiku. Panie kierowniku. Jest puszeczka aluminiowa. Zabieramy i do auta wrzucamy. Nie otworzyłem sobie z tyłu jeszcze. To teraz przy okazji, że wyłączyłem pojazd, otworzymy. No cóż, mamy już trochę złomu w aucie. Dopakujemy do pełna, tylko tam jest mój wykrywacz. Będę musiał go troszeczkę dać na bok albo obok siebie, żeby nie uszkodzić starego wykrywacza chińskiego i nie zapomnieć go. No tak, bo on też dla mnie zarabia. Także, jak widzicie, ze mną jak z dzieckiem. Nagraj coś, no to mówisz i masz. Nagram coś dla ciebie i dla innych widzów. Też, czy tę puszkę? Nie. Ta puszka nie. Żeby było dobrze, zgodnie z tradycją, że puszki nie zabrałem. Odnośnie filmu ostatniego, pod tytułem Donieśli na mnie, przeprowadziłem konsultację ze specjalistą, z Krzyśkiem z Sieradza, który jest strażakiem, chyba jeszcze jest czynnym strażakiem, i powiedział mi, że nie trzymam nic w ciągu komunikacyjnym w piwnicy. Co tutaj się dzieje, panie? Panowie i panie, czy to zasługuje na zabranie? Oczywiście, było remontowane, więc zostanie zabrane. I tutaj jakieś wielkie tostery z kablami. Zabieram, będziemy demontowali na kadniku. No tak, panie kierowniku. No i Krzysiek mi powiedział, że nie trzymam nic w piwnicy w ciągu komunikacyjnym, tak? Czyli w korytarzu, tylko w mojej piwnicy. No a wielu ludzi trzyma rzeczy różne w piwnicy, więc strażak mi napisał, dobrze. Dobrze mieć strażaka w tym, wiecie w czym, w gronie swoich znajomych. Ja zakładam rękawice i tamte rzeczy chycę, wyłączę, żeby było ekologicznie. No i tamte widzieliście, duże gabaryty, akcja Czarna Ręka. Dziękuję wszystkim sponsorom tego kanału, którzy albo rękawice, albo inne rzeczy mi przysłali. Dziękuję bardzo. Polecam się dali. Co bierzemy? Czy coś tu bierzemy? Na pewno te profile bierzemy. Te profile, a to tak zwany dolnopuch, czy jak się to nazywa? Cztery śrubki. Tak, odkręcimy śrubki i zabierzemy ten niebieski statyw. To zostawimy i profile. Idę po narzędzia. Ale akcja, moi drodzy. W sobotę też się opłaca. Mam pomysł na donos na mnie. Można napisać tak: Robert Kusiak zbiera buty po śmietnikach, a jego żona sprzedaje to na Vinted. Te może nie. Ja się nie znam, wiecie. Może te tak, a może nie. Tu są wieszaki. Nie, te buty odpuszczamy, bo są jakieś takie nie za bardzo. Może jakieś inne znajdziemy i inne sprzedamy. Takie torby wyrzucają. Dobra torba na puszki. Wiecie? Że dziękuję, paśniku, za torbę chociaż fajną. Kolejny paśnik, kolejne wyzwania. Lampy samochodowe do wypolerowania. Lampy samochodowe, spodnie,
do prania. Spodnie do prania. Czemu zabrałem te spodnie, moi drodzy? Wszystko schodzi na pniu. Wszystko schodzi. Buty, ubrania. Oczywiście po praniu. Nie bójcie się, chłopcy, ja tylko złom zbieram. Już mnie nie ma. A chłopcy się bawili tymi meblami, wiecie. Wszystko schodzi na pniu. Oczywiście jak buty są, to je pierzemy. Odplamiaczem też traktujemy. No i takie rzeczy. To będzie sprzedane, moi drodzy. Ktoś kupi i będzie zadowolony. Za parę groszy. Wózek. Wózka nie. Dzieci swoje odchowałem. Wózki zajechałem. To jest kaczka. To jest orzeł. A tu leżą alu grosze. Bardzo proszę. Już wiem, po co tą torbę znalazłem. Wszystko ma swoje znaczenie, moi drodzy. 2, 3. O, przy okazji moja przypowieść będzie dla was. Odkąd przestałem pić energetyki, mam dużo więcej gimnastyki. To znaczy, mam dużo więcej energii. Już chyba miesiąc. Ostatniego wypiłem chyba Monstera podczas cosia poprzedniego. Także gratulacje dla zawodowego. I kadika jego. Jakiś karton, jakieś puszki. Tylko tyle, same śmieciuszki. Zaglądamy. Może coś innego wyciągamy. O, dużo owadów, wiecie. Jak to w lecie. Coś tam w tej pustce siedzi. To nie. Słabo. Coś. Blacharka samochodowa, proszę pana. Będzie zabrana. Jedna blacharka samochodowa. I tam jest druga blacharka samochodowa. No ja powiem teraz. Czemu do kontenera? Czemu do kontenera? O, ciężkie. Ciężkie, smaczne. Tylko drzwi. I od lodówki też. A coś innego? A jest coś dla zawodowego. Dziękuję, paśniczku. Dziękuję. I to konfiskuję. Oczywiście. Gdzieś tam jeszcze wskoczyło. Lubię, wiecie, jeździć sobie po osiedlu powolutku. Bez pośpiechu. Pieniądze wyciągać ze śmietnika. Taka moja jest taktyka. Można donos zrobić na przykład taki. Robert Kusiak jeździ i nie patrzy na znaki. Jeszcze inne wpadną mi pomysły, to na donos, na samego siebie, więc anonimowy donosicielu. Będzie pomysłów wielu. Znaczy wiele pomysłów będzie dla ciebie dzisiaj. Było też, że zbiera buty, bierze i sprzedaje na Vinted. Także można też donieść na mnie, że gdybym stracił pracę, czego się w ogóle nie obawiam, ponieważ kierowców zawsze będzie brakowało. Ale gdybym nawet stracił pracę, to i tak sobie poradzę. Można do odpowiedniej instytucji napisać donos, nie? Że Robert Kusiak na przykład sobie radzi, nie? Nie korzysta z mopsu i takich innych rzeczy. One są dla murzynów. Kiedyś tam z mopsu korzystałem, kiedy dzieci były małe. Ale zawsze mówiłem mojej żonie, nie chodź tam. Nie chodź tam, damy sobie radę. Byłem przeciwny temu. O, tam leży czajnik, widzicie? Ale jest zamknięty na klucz. No ale żona miała koleżanki, nie? Te koleżanki oczywiście, ślązaczki tutejsze. Bo się należy. Idź, bo się należy. No i tak to właśnie było, że się korzystało czasami. Chociaż ja byłem zawsze temu przeciwny, ponieważ mam poglądy takie, że musisz sobie poradzić, tak? A jak nie, no to inni zjedzą cię. Nie jest źle. Są po remoncie łazienki, profile. Jest blacharka samochodowa, są takie małe. Także jeszcze trochę miejsca mamy, także pozbieramy, spokojnie. Cóż my tu mamy?
różności. Różności. O takie. I takie, i takie, i takie. Krzesełko mógłbym ewentualnie zabrać. Może nawet zabiorę. Metalowe, ale coś dziwnego w środku. Plastik taki. To nie bierzemy. Krzesełko też nie. Jest niby aluminiowy, ale trzeba pracować przy nim. A ja nie mam teraz warsztatu, wiecie, chyba że na aucie. A zabiorę. Dużo nie ma pracy. Odciąć tylko materiał, to drewno młotkiem. Aluminiowe rurki chyba są. Także bierzemy. Czemu nie? Nie ma mojego magnesika tutaj, który zawsze włożę, ponieważ jest na aucie służbowym, który jeździ po śląskiej aglomeracji, no i tam dużo ludzi na światłach czyta nazwę tego kanału. A polecam moich kolegów tutaj przyklejonych. Strażak mi dzisiaj doradził. Powiedział mi dwa zdania na temat mojego przechowywania. Kolejny paśnik, kolejne możliwości. Moi drodzy. Klawiaturkę to ja mam. Ale takie złomowe. Pudełeczka, nie? Złomowe, tak. Tutaj część tak, część nie. Kubeczki. Kubeczki będą zabrane. Latarnia morska. Nie. Ale dwa kubeczki, tak. Tutaj wiaderko metalowe. I to metalowe też. To zabieramy. To wyciąga, ale to dość ciężkie. Metalowe. Zabieramy. Ok. Patyczek nie. Dobrze jest. Nic, będę musiał przyjść jeszcze raz, bo mi tam spadło. Co ja nagrywam, bo wy tego nie widzicie. No ale dobra. Dzięki mieszkańcy, żeście położyli z boku, żeście byli tak mili i z boku położyli. Tu zawsze coś leży, wiecie. Profile plastikowe. Hańba. Co tam leży takiego ciekawego? Jakieś pudełko. Dobra. Nie mogę narzekać. Dzisiejszy coś udany. A jeszcze się nie skończył. Jeszcze trwa. Więc oglądamy go, ty i ja. Kubeczki chyba do kabiny. Miseczka się przybrała. Taka może być mała. Kubeczki i ta sieteczko jakieś też się przybrało. Przybrało się to po śląsku. Że się... No, wiecie o co chodzi. No, będę łapał może gdzieś jakieś meduzy. To jest fajne. I to jest fajne. No. Czuję wagę na aucie. Jest dobrze. Ta torba znowu się przyda. Bo ja tutaj idę. Co my mamy? Tutaj nic ciekawego, ale tutaj jest aluminium dla zawodowego. Bierzemy. Chociaż nie wszystkie, bo niektóre stalówki. Zabieramy aluminiówki. Te ładnie spakowane. To się ceni, to się chwali. Z tego się cieszę, że są ładnie, nie ze śmieciami, tylko to są stalówki. Stalówki? Tak. Stalówki nie. Aluminiówki? Tak. Aluminiówki chcę. I torba prawie pełna puszek. Tak, to ja mogę zbierać, a tam co w środku, w tym śmietniku? Jakieś kabelki, jakieś lampki. Ale jest zamknięte chyba. Zobaczymy? Chodźmy, zobaczymy, przecież się nie spieszymy. Tak, na szyfr tajny.
tajne szyfrowanie, panowie i panie. A tam są jakieś lampki, lampeczka stołowa z kabelkiem. No cóż, trudno. Nie wszyscy mają zmysł taki, żeby położyć z boku, aby wzięły złomowe chłopaki. Wzięły. Mamy tu złomika jeszcze trochę. Dzięki. A może to jest narzędzie, którym sięgnie tą lampkę? Pobawimy się. A może przez te kratki nie przejdzie? A może przejdzie? Nie, dobra. Bez przesady. Jest i ona, suszarka zostawiona. I paleta. Czy ją chce ta? Skupują też takie, ale są tańsze niż euro. No ale skupują, a tutaj nic ciekawego, panie kolego. Bierzemy tą suszarkę i uciekamy. Czyli można powiedzieć, że coś zaliczony, tak? Klasyka gatunku, czyli suszarka. Czyli to, co każdy złomiarz już w życiu znalazł. Przynajmniej raz. O tak. Jestem w miejscu kwiecistym, gdzie są mebelki często na śmietniku. Zobaczymy, panie kierowniku, czy tym razem coś ciekawego dla zawodowego, albo nic. Może być i tak. Wiecie, jak to jest. Raz jest, raz nie ma. A, zrobili takie ładne, nowe tutaj dookoła. Aha, żeby tu układać. Super. Jest dla mnie. To, od czego zaczęliśmy odcinek, moi drodzy. O. Czy to się wyrwie? Czy będę musiał iść po śrubokręt? Chyba się udało. No, chyba się nie udało. Chyba wyjdę z tego cało. Nie chcę robić hałasu. Ała, ała. To weźmiemy. Bo tam ropa się pali. Nie chcę. Walczę z nogami. Całymi dniami, nocami. To zostawię, niech leży. Dość ciężkie nogi. Powiem wam, a tutaj? Tutaj nic ciekawego. Niesiemy do auta zawodowego. Stare nogi za komuny jeszcze robili takie cięższe, wiecie, niż teraz. Bardziej soczyste, mięsiste. To się jedną ręką nie uda. Chyba, że się uda. To się nie uda. Tutaj w tej uliczce, przy tych dwóch drzewach, zaprosiłem was kiedyś na pierwszego Cosia. Coś, czyli cieszyński objazd śmietników, ma wielu zwolenników. I nie wiem, czy na 100 odcinkach się zakończy. Może będę musiał ciągnąć serię w nieskończoność. A tymczasem te palety, które tu leżały ostatnio, wciąż tu leżą. I kot ich pilnuje. Trzy palety oparte o drzewo. Takie też skupują, tylko troszkę taniej. Jak wspominałem, jedziemy dalej. Sobota po południu też jest dobrą porą, wiecie. Nie tylko w niedzielę wieczorem, ale w sobotę po południu. A w tygodniu, to wiecie kiedy? Najlepiej jak wszyscy są w pracy. Dużo miejsc parkingowych jest wtedy. Czyli w tygodniu do południa. Zobaczyłem tu skadika i zatrzymałem się. O tam. I podeszłem i zabrałem. I można napisać donos, że staje samochodem. Robert Kusiak staje w miejscach niedozwolonych, na światłach zapalonych. O, do Urzędu Komunikacji w Cieszynie, nie? Można napisać taki donos. Coraz więcej złomu. To znaczy znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Ale kabli to nie ma. Silników też to już nie ma. Jakieś tam wiązki zostały. A bęben cały. Raczej tego nie bierę, wiecie. Nie mam miejsca po pierwsze, a po drugie miejsca magazynowego też nie mam do tego. No cóż, pozostaje nam zajrzeć do paśniczka. Czy będzie jakaś zaliczka?
kredki, tylko jakieś flamastry, czy nie, co ja gadam. Jeszcze kąsek krokieta. Chce ta? Nic ciekawego, panie kolego. Jedziemy do następnego. Póki jeszcze słońce na niebie, nagram ten coś dla ciebie. No nic, to bym, to więcej roboty niż zysku. Znów sobie zaparkowałem, bo przejeżdżałem i tam zajrzałem. Wiecie co jest? To co było na początku Tosia. I w środku jest i teraz. To samo. Zabierzemy? Oczywiście, że tak. Okej. Zabieramy. A tutaj zaglądamy. Plastikowe. Nocnik. W ładnym kolorze. Butelki, jakieś śmieci. A my zabieramy trzecie dzisiaj nogi od deski do prasowania. Coraz mniej miejsca jest. To się uda. Jeszcze się udało. Wyszliśmy z tego cało. Patrzę i nie wierzę. 5,99 diesel, 5,99 benzyna. To chyba jakaś kpina. Albo jakieś czary, mary. Poniżej 6 zł na najtańszej stacji w Cieszynie. Możesz przyjechać, zatankować jedno paliwo i drugie. Gazu tam nie mają. Pociąg przejechał, taki bardziej do tramwaja podobny, no i pół miasta stoi. Jest kolejny powód na donos na Roberta Kusiaka, który nagrywa podczas jazdy, podczas stania w korku, trzyma telefon w ręce. Zaraz tu jadę 2 metry i będzie naprawdę dowód przestępstwa mego. Także jeżeli nie masz pomysłu na donos, to już masz. O, proszę bardzo, ujechałem 1,5 metra. I telefon. 1,5 metra ujechałem i telefon trzymałem. Do urzędu komunikacji w Cieszynie? Nie. Na policję drogową. O, na pewno najlepiej. Ostatnio był tu rower. A czy teraz będą jakieś przedmioty złomowe? Zaglądamy. Raczej nie w moim typie, ale są butelki zwrotne. Jedna butelka zwrotna, druga butelka zwrotna, trzecia butelka zwrotna i czwarta butelka zwrotna. 4 żubry na mnie czekały. I co tu jeszcze mamy? Coś brzmi jak puszki. Czy to jakieś inne śmieciuszki? A nie. To jakieś są tam puszki dwie, ale ja tego nie bierę. 2 złote w szkle. 2 złote w szkle, moi drodzy. To tak. Zabieramy. Do kadika chowamy. Muszę to jakoś zrobić. Nie mam trzeciej ręki. Kuku. Szkło do szkła, co? O, będzie po drodze fajnie brzęczało. Zatrzymałem się tu, by zrobić siku. Tak można napisać na prokuraturze. Robert Kusiak sika w naturze. Tutaj stają ciężarówki, wiecie, na tym placu. No i widok takiego węża tutaj mówi mi jedną rzecz, że paliwo było kradzione. A my tymczasem zajrzymy tu w te krzaki. O, jest jedna puszeczka. Zabieramy ją. Dziś już kończymy ten coś. Został nam jeszcze ostatni paśnik, zawsze otwarty, niedaleko stąd. Ale już teraz dziękuję wam za,
za obecność podczas tego filmiku. Co to takie zapchane ziemią? Zrobiłem sobie dziś spacer po Cieszynie, wiecie. Zostawiłem kilka moich wizytówek w miejscach publicznych. Mam nadzieję, że będę miał widzów licznych. No i mijałem starszych ludzi. Na przystankach siedzieli takie emeryty, wiecie. Czekały na autobus. Miny kwaśne. No bo życia już ubyło, nie? No i tak siedziały te emerytki, grzebały w portmonetkach za pieniążkami na autobus. Tak sobie pomyślałem, nie chciałbym tak żyć na starość. Dlatego robię jeszcze inne rzeczy, oprócz tego tutaj, co widzicie, aby zapewnić sobie niezależność finansową na starość. Aby nie siedzieć na przystanku o poranku i czekać, aż jakiś autobus mnie zabierze i siedzieć w tym autobusie z innymi kwaśnymi minami, z innymi takimi emerytami. Także ja dzisiaj powiedziałem, że mops jest dla murzynów. Trochę tak, wiecie. Ja lubię sobie radzić sami. Zadbać o moją rodzinę. Tak, żeby było na czarną godzinę. Dobrze, moi drodzy, jedziemy do ostatniego paśnika. Zobaczymy, jakiego tam spotkamy wynika. Czy jakiegoś złomika raczej, który nam da dobrego wynika. Nie zmieniłem jeszcze moich dywaników, które dostałem od kogoś. Nawet nie wiem, kto mi wysłał nowe dywaniki gumowe. Będę teraz sprzątał piwnicę, to odkopię mój przedłużacz i będę mógł sobie auto wyodkurzać przed domem. Wiecie, taniej niż na tej myjni, gdzie się tam rzuca pieniądze, nie? I się odkurza. Także wyodkurzam sobie auto, wyczyszczę, założę i powiem tak, nagram ceremonię położenia nowych dywaników gumowych. Niedługo się odbędzie to wydarzenie. Dobra, jedziemy zobaczyć, co tam w terenie. Podjeżdżamy na żywo do ostatniego, mojego ulubionego, zawsze otwartego. Może sobie tu zaparkuję i potem tam zanurkuję, wiecie? O tak. Wyłączamy. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego w paśniczku. Włączył mi się ten sygnał, który mówi, żeby światło wyłączyć. Wcześniej nie działał, ale się sam naprawił. To właśnie jest fajne w Volkswagenie, że sam się naprawia. Butelki takie, coś takiego, chlebka trochę. Nie, za czysto tutaj jest, nic nie będzie dzisiaj. Posprzątały i pojechały. O, dużo muchów i zapachów. Nic, chyba dzisiaj nic, chociaż nie mów nic, zawsze coś jest, przeważnie. Dzięki. A fu, jak tu śmierdzi. Jakieś tam patyki leżą, też metalowe. I tutaj puszki, ale nie. Muszę się stąd brać. Jest promocja dla zawodowego. Kabla kawał. Czajnik to nie. Jest. I są kije narciarskie, czy jakieś tam. Też je zawinę, bo chyba aluminiowe. Jest żelandol. Chyba go... I przedłużacz. Dużo miedzi. Dużo miedzi. Bedzi. No i te kije chyba też zabiorę, co były tam, moi drodzy. No i pojedziemy gdzieś zakończyć oficjalnie cosia dzisiejszego. 92. Mówiłem o przedłużaczu. Jest, tylko ten jest za krótki, wiecie. Ja potrzebuję... Nie ma przycisku, ale mieć się odzyska z tego kabliska. Dość ciężka lampa. Trzeba się poodkręcać i będzie. No i patelnia. Także jak widzicie, można wyposażyć tanie mieszkanie, tak? Naczynia, oświetlenie, umeblowanie i masz wyposażone tanie mieszkanie. To jest właśnie wynalazek. Golf TDI 1.9 pewnie. To jest to, czym Niemcy przeprosili świat za wojnę. Co tu jeszcze jest ciekawego? Pasek skórzany. Ale te kijaszki zabierzemy i uciekniemy.
No ja mam 1.9 SDI, mam bez turbo. A tu wjeżdża gość, który tu zawsze parkuje, widzę z daleka. Więc biorę się stąd. Ten silnik paliwo produkuje, wiecie, prawie 4 litry na 100. To jest to. Coś numer 92 pod tytuł Mówisz i masz. Pozdrawiam widza, który mnie zmotywował. Napisał komentarz ostatnio, a może by pan nagrał jutro coś. Coś takiego. Więc pozdrawiam ci kolego. Zostałem zmotywowany i coś został nagrany, moi drodzy. Także nie było źle dzisiaj, jak widzieliście. 3 razy nogi od deski do prasowania. Elementy samochodu. Elementy, wiecie, tego co jest tam za ścianą, jak się spłuczkę montuje. Dość ciężkie jedno i takie lekkie. Żyrandol, no różne rzeczy, nie? Krzesełko, wiaderko, patelnia. No różnorodność była duża. Kabelek miedziany, bardzo mi się podoba. No i będę musiał w poniedziałek przed pracą pojechać, troszeczkę sprzedać. Można donieść, nie? Na Roberta Kusiaka, że przed pracą jeździ na skup złomu i sprzedaje. Już nie przechowuję w piwnicy. Będę piwnicę czyścił, moi drodzy, z łomownicy. No i tam będzie magazyn na puszki. Puszki się same nie zapalą, aluminiowe. Więc myślę sobie, że to będzie dobre rozwiązanie. A demontaż będę przeprowadzał na aucie. Po prostu na auto wejdę i tam będę demontował. Albo w kabinie w środku. I wtedy będzie można donieść do mnie, napisać osobiście donos na to, że demontuję. To mówię tak dlatego, że był donos na mnie i poprzedni filmik wszystko wam wyjaśni. Natura. Kwiaty. Pszczoły latają, jeszcze widzę. Jest piękny wieczór, jest tak przyjemnie, wiecie, nie ma upału, nie jest zimno, jest w sam raz. Gdybym miał domek, to bym sobie siedział z żoną gdzieś na tarasie i pił sobie kawusię wieczorną i opowiadał, jaki był fajny dzień i że sznurówka mi się rozwiązała sama. Dobra, puszek nie szukamy, wszystko już mamy. Mamy puszki, mamy zwrotne butelki, mamy... Tam zaglądam, jakieś drzewo, drewno leży. Mamy złom wszelki, także wszystkiego dobrego od zawodowego. Żegnam się z wami w bólu, ponieważ lubię moje cosie. Następnie za tydzień zrobimy, co? Żeby nie było za często. Wszystkiego dobrego od zawodowego, kadika jego. Do następnego, no i do ważenia. Do ważenia. Do następnego, zobaczenia.